mamy jakiś weekend zaplanowany, ale się dowiaduję, że Liga Angielska jest, no to po prostu no, trzeba te plany przełożyć na późniejszą godzinę, a po prostu coś innego wymyślić. No, lubię oglądać tu Ligę Angielską, można powiedzieć, zakochałem się w niej, gdy są bardzo dobre spotkania, tam są co tydzień, można powiedzieć, to je oglądamy. No i tak zaraziłem swoją dziewczynę, że ogląda razem ze mną. Ja to lubię. Nie no, muszę na pewno się jeszcze zacząć bardziej uczyć tego angielskiego. No wiadomo, w szatni no, mamy obcokrajowców, no i już nie boję się. Jak wcześniej byłem taki nieśmiały, że w ogóle cokolwiek powiedzieć jakieś słowo. Teraz jak się coś pomylę, no to na pewno nic się nie dzieje, tylko mnie poprawiają i w ten sposób najłatwiej się nauczyć. I myślę, że dużo mi to pomogło. Po prostu nie boję się i zaczynam się coraz więcej rozumieć i mówić. Byłem rozdarty. No ale nie było tak, że wygrała drużyna, której nie chciałem, więc na pewno tylko gratulacje dla Grześka, że po raz drugi z rzędu zdobył Ligę Europy. Aktualnie wziąłem PlayStation, mówię, jedziemy na odpoczynek, to odpoczynek, więc nie ma co świrować. Mamy ważniejsze rzeczy przed sobą, trzeba skupić się na tym, ale z tego co wiem, to jutro turniej, no to będę na pewno walczył, to aby wygrać. Ta dieta naprawdę zaczęła się od tego, że Roberta podpytałem, jaki diety się trzyma. Powiedział mi o tym, jak to po prostu u niego wygląda. Następnie o jego żonie, że mogę z nią współpracować. Zdzwoniliśmy się. No i tak naprawdę Ania nam układała mi i mojej dziewczynie Violi, co musimy robić. Na pewno duży wpływ ma na to, że lepiej się czujemy, szybciej się regenerujemy i po prostu nie mamy kontuzji. No, zaczęła się prezentacja. Jak przyjechałem do Gdańska, to przywitał mnie, można powiedzieć. No, patrzyłem na niego bardziej jako mało lat jeszcze, że on już grał w Borussii i marzyłem o tym, żeby po prostu dorównać mu. No, daleką drogę jeszcze mam do tego, ale wszystko zrobił, dorównał go, nawet przewyższył. No, jak mam jakiś problem, to po prostu zawsze napiszę albo zadzwonię, się podpytam. No, tak tutaj już z innymi chłopakami, z którymi mam dobry kontakt. Po prostu mamy numery telefonu siebie, jak mamy jakieś potrzeby czy coś, to dzwoniamy się albo popiszemy. Myślę, że tego jeszcze nie odczuwamy tak naprawdę. Im bliżej tego Euro będzie, tym bliżej, znaczy mocniej będziemy to odczuwać. No, walczymy o puchar, nie? O mistrzostwo.